Kaufman. Jestem właśnie w pociągu relacji Kostrzyn Poznań. Ubieram sobie słuchaweczki, puszczam muzyczkę i widzimy się za jakieś 3 godziny. Ale w pociągu jeszcze jakieś, nie wiem, godzina z grosza, wyglądam sobie o afrykańskich slumsach jakiś dokument taki jedzeniowy na YouTube. Pogoda robi się coraz ładniejsza, więc miejmy nadzieję, że to również będzie dobrze. Powody robi się głodny, więc chciałbym coś dobrego zjeść w tym Poznaniu. Ale w ogóle czapka mi fituje do tego, a bluza do tego. A widzicie? Przypadek? Nie sądzę. No i siemano, witam serdecznie w Poznaniu. Mam kierować się gdzieś do galerii handlowej, która jest najprawdopodobniej tam na parking E. Takie dostałem wytyczne, więc idziemy. Zauważyłem taką zależność pomiędzy moim miastem a dużym miastem, że tutaj ludzie chodzą jeszcze w maseczkach, a u mnie i w tych wszystkich małych mieścinkach obok to się już nikt tego nie praktykuje, więc ja nie mam, więc nie mogę znaleźć parkingu. Szukam. Ostatni raz tu byłem, nie wiem kiedy, w Poznaniu, chyba w 2018 albo 2017, nie wiem nawet. No siemano. No witam serdecznie. Dlatego nie nagrywasz. Nagrywam. Jak tam? Dobrze. Dziękuję bardzo za przyjazd po mnie. To ten, zasłonię ci twarz i zasłonię ci rejestrację, żeby nie mówili, że jeździsz firmowym samochodem. No nie mów! Co? No dobra, to nie będę. O, chipsy, pięknie. Szanuję. Ale pięknie ubrane. Troszeczkę tutaj jest taki bałaganik. Co tam? Witam serdecznie. Piotr Polop z Wars. No, przestań nie nagrywać. Ja jebie. Co tam? Widzisz, jak to człowieka może ucieszyć przyjechanie do innego miasta? Nie no, ładnie tu jest. Nie mogę powiedzieć, że nie. Fani z Poznania będą dumni, że tak mówię. Ej, byłem to kiedyś. Napiłem się kiedyś na tej ulicy. W sensie wracałem tędy bardzo pijany, pamiętam. Nie ma czym się chwalić, ale... taki bardzo pijany, skoro... Pamiętam te kamieniczki. Mam cię nagrywać, czy mam cię nagrywać? Nie, no co, jak się ładnie jutro ubiorę na spotkanie z panami, to wtedy. Dobra. Jesteśmy w jakiejś restauracji, nazywa się Bar Abu.
Jak się czyta Barabu? Czy to jakoś się czyta całościowo? Na pizzę. Dzisiaj będzie pizza, więc zamawiamy coś sobie. Ej, słuchajcie, wzięli mnie za ciapa tego. Milena dostała normalnie menu w języku polskim. Powiedziała, że w ogóle mam nie nagrywać, bo wzięła mnie do najtańszej pizzerii w mieście. A ja dostałem menu po angielsku. I Milena stwierdziła, że ja nie, że wyglądam nie najlepiej. Ja dostałem angielskie menu. No, to zdarza się. Ale na szczęście rozumiem. No dobra, przyszło jedzenie. Pizza, jak się nazywa, carbonara, a twoja to spinaci, tak? Szpinakowa. Dobra, no i mamy oliwę, no i będziemy sprawdzali. To chyba jest jajko w ogóle w środku, rozbite. Cieniutkie ciasto. Zobaczymy, jak to działa. Pierwszy raz chyba nagrywam w jakiejś polskiej restauracji. My nie mamy restauracji u mnie w mieście. Zjadłem całą swoją, teraz czas na pół od Mileny. Jeszcze trzeba będzie na koniec tutaj to zostawić. Cienkie pizze mają to do siebie, że są cienkie w uszach dla mnie. No i tak było. Półtorej pizzy zjadłem, końcówki też i nadal jestem głodny. O, trudno. Nie wiem, czemu jest takie niebieskie światło. Kocików mordo, bo jak kasek kopią. Widzę jej bluzkę, wiem, że ma tam tatuaże pod nią. Ej, jest to wino teraz. Ej, halo? Jeba ci. Zamawiam auto, czujemy tole i czuję twój szampon. Do samochodu wsiadamy ze szklanką, życie jest bajką. Czujesz się jak młody Zeus, kiedy jadę nocą. O, ładne niebo. Siemano, witam na dzielnicy Piątkowo. Tutaj są bloki, tutaj są samochody, tam jest Biedronka. To tyle z takich ważnych informacji na razie. Muszę wziąć moje... Telefon zostawiasz w aucie, w samochodzie? Nie. No to zabierz, bo ci ktoś zabierze. Nie będziesz miała szyby rano. Nie mądruj się. No nie mądruj, tylko tak by było. Taki mam widoczek z balkonu. Zobaczcie, jak jest piękny dzisiaj zachód słońca. Kurczę, to na pewno tyłu chyba nie obejmie, a może i obejmie. Jest mega intensywne. O, słońce. Jest bardzo czerwone niebo. A dzielnica wygląda mniej więcej tak. Tyle wiem, tak jak mówię, to jest dzielnica Piątkowo. I dzisiaj już nie zdążę nic zrobić, bo tak jak mówię, zachodzi słońce, a chciałbym się jakoś w miarę wyspać na moje jutrzejsze spotkanie. A tam mam McDonalda, jak będę głodny, a będę, bo już czuję, że jestem. Tu mam jeszcze Burger Kinga i mogę się tam przejść i sobie zjeść. Patrzcie, tak wygląda paczka dla patronów i to nie jest marihuanen, to jest yerba mate, paczka yerba mate. Tak wyglądały niektóre paczki dla patronów. Tu jest zupka chińska, tu jest banknot, cukierki z duriana, tu jest jakiś tropical banana flavor, to jest jakiś cukierek chyba żelowy. Tu są chyba suszone ośmiorniczki i magnesik i Red Bull. Taki oryginalny tajski Red Bull. Palę z telefonu światło, bo żarówka się spaliła. Nie spaliła, ale nie chcę się zapalać. Serdecznie. Godzina 6 rano, nie wyspałem się dzisiaj za bardzo, no ale takie życie. Pies mi trochę szczekał, nie mój, ale szczekał i piszczał, więc wstałem, jestem gotowy do dzisiejszego spotkania z widzami. Mam nadzieję, że to wypali, bo jak nie, to będzie mi przykro. No ale nic, wasze zdrówko yerbę. Zobaczyliśmy na tle zachodzącego kurwa piękną ostrzyc. My teraz zobaczymy, co piękny widok. Ja już wyszkoliłem tego psa, zobacz. Jest. No. Polska Fujiyama. No. Ostrzyca proboszczowicka, tak? Tak jest, tak. Będziemy to przeżyć obok niej. Będzie się wszystko nagrywa. Chodź tu. Pamiętam, jak tam wtedy stałem. Chodź tu. Tak sobie myślałem, że musimy kiedyś wrócić w tę stronę i zrobić od... Chodź tu. O, chodź tutaj.
Chodź tu do kamery. Chodź tu. Biegnij. Teraz będę mówić, że mam ten sam t-shirt, co wczoraj. Tak tylko go ubrałem, żeby nagrać ujęcie. Dobra, pijemy na pół. Ja też się zgwinta, czy się nalej do szklanki? Zgwinta? Zgwinta. Ty pierwsza, czy ja pierwszy? No, sobie mam jeszcze. Ale się kawa, weź pomąchaj sobie. Weź sobie pierwsze. A! Nie sobie nagram sobie tego Instagramka. Że pijemy tutaj sobie wariata, ale mi się włosy ułożyły. Kurwa, jak syrop. Takie stare windy to jeszcze. Czy nie najstarsze, ale... A, myślałem, że to są takie jeszcze, wiecie, zasuwane z kratami. 15 piętro. Jedziemy na dół. O. To taka typowa chyba. Tutaj towarowa. Nie. Nie wiem, takie drzwi awaryjne chyba są. Myślałem, że to, wiecie, takie jak w szpitalach, że to się można podać. No co tam? Powiem wam, że faktycznie jest różnica pomiędzy dużym miastem a małym. Tak jak mówię, u mnie w mieście już niekoniecznie ludzie chodzą w maseczkach, nawet w sklepach, takich jak Biedronka czy jakichkolwiek innych dyskontach. A tutaj wszyscy, ja byłem jedyną osobą w sklepie bez maseczki, dość dziwnie na mnie patrzyli. Niekoniecznie się tym przejąłem, nikt mnie nie wyprosił ze sklepu, nie wygonił. A jedyny plus, jaki zauważyłem tej Biedronki, to że mają kasy samoobsługowe, w ogóle nie spodziewałem się takiej rzeczy w Biedronce. Dobra, idę zjeść sobie lasagne i na miasto, by się pogoda zrobiła. Zjadłem sobie te lasagne i nie najadłem się, chociaż była bardzo dobra. No mów, co miałeś mówić? Nie, to się nie nadaje, no. Ty się nie nadajesz, czy co? Nie, to się nie nadaje, tak to powiedzieć. A. Sobie dojem zupką chińską, która była przytoczona dla patronów, ale Milena mówi, że ona nie je takich rzeczy, które mają mięso. Znaczy to nie ma mięsa, ale spróbuję sobie. No. Ja też spróbuję. Poznański test zupki koreańskiej o smaku serowego kurczaka. No wyłącz muzykę, bo mi zablokują filmik. Nie, a ten pies na... To zależy, ona sobie siada do kamery ładnie, do zdjęcia. Tak cię pytnę. Ty spróbowałeś? Pachnie trochę jak ta... Jadłaś tą zupę... Serowelowe z Knora chyba. Tak pachnie. To chyba będzie ostrzejsza. Chcesz spróbować? Weź sobie spróbuj. Dziabnij sobie. Weź sobie, no chodź tutaj. No zobacz, czy tam. Co? Zajebista. No tak o, dawaj, przestań. Dobra, ostra. Ostra? Mam nadzieję, że powiesz, że ale ostra i nie będziesz chciał i wypłujesz albo coś. Dobra. Dobra, co? No. Czek, 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 czek. Gustavo Lima i Wysy. Sali do szoła! Montaggi entre fasa festa. Mi liga. I chodźmy.
No i siemano, przyjechaliśmy na poznańską Maltę. Byłem tutaj kiedyś, raz w życiu, na jakichś zawodach takich biegowych z przeszkodami. Tyle pamiętam. Robimy rundkę, nie ma za dużo czasu, bo trzeba się przygotować na spotkanie z patronami. Więc tak tylko raz, dwa, osiem. I... Dopiero jak to zabrała. No bo to leżało. No i to jest jezioro maltańskie. I w sumie tyle wiem na ten temat. I tam mi powiedzieli, że tam jest jakaś scena pływająca w lato. I są jakieś koncerty muzyczne. I więcej nic nie wiem. Krótki spacer przed spotkaniem z widzami. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek przyjdzie. Graza! Chodź! No biegnij! Dobra, tu jest Ford po niemiecki. Jak on się nazywa? To chyba jest Ford po niemiecki. No tak, jest jakieś prawdopodobieństwo. A tutaj w ogóle koło bloku jest Ford, patrzcie. Ford Wabonin. Poznański szlak forteczny. Przejdziemy się tutaj, jeżeli to będzie otwarte. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. To jest dosłownie obok, bo tu jest blok, w którym ja się zatrzymałem, a ten Ford jest tutaj. Ej, dobra, nie wolno tam wchodzić, bo to jest teren prywatny. Jest laser tag, Poznań. I teren prywatny, zakaz parkowania i obszar Natura 2000 jest monitorowany i nie wejdziemy. Dobra, myślałem, że wyjdziemy, ja wam pokażę Ford. No nic, trudno, pokażę z zewnątrz parę ujęć. Jest nawet niemiecka tablica. I kurczę, szkoda, że nie wejdziemy. I tak jak mówię, wszędzie są tabliczki, że jest teren prywatne. Normalnie jakbym był sam, jakoś by się nie śpieszyło, to pewnie bym sobie wszedł. No nic, to chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Taki trochę, wiecie, luźny z wyjazdu do Poznania. W kolejnym odcinku postaram się wam pokazać całe spotkanie z widzami. Mam nadzieję, że to wypali, że nie będzie wstydu, że przyjdzie chociaż te 5 osób, przybić piony, powiedzieć: Polo, kurwa, robisz dobrą robotę, trzymajcie kciuki, bądźcie na bieżąco. Jedę się przebrać, ogarnąć przed tym spotkaniem, naładować baterię. Widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki za oglądanie, do zobaczenia z kanara. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?